Siema, witam was w moim nowym pomieszczeniu, w którym od dzisiaj będę to wszystko nagrywać. Parę dni temu wyszedł trailer Godzilla kontra Kong w reżyserii Adama Wingarda. Nagrałem wtedy moją reakcję, live, pierwsze oglądanie w ogóle. I niestety kamera mi padła w połowie i to było bardzo, bardzo przykre. Dlatego wywnioskowałem, że lepiej po prostu jak po paru dniach nagram moje ogólne podsumowanie wniosków i przemyśleń, jakie mam o tym trailerze. To jest trzeci amerykański Godzilla. Tak, trzeci amerykański film o Godzilli. Wcale nie czwarty. Nie jest to remake filmu King Kong kontra Godzilla 1962 roku w reżyserii Ishiro Hondy. Natomiast sama idea jakby została już wtedy wymyślona. Fajnie, że włodarze z Legendary i Warner Bros. Oraz Toho w sumie wpadli na pomysł połączenia tych dwóch potworów ponownie. Trailer mi się podobał. Podobał mi się, o ironio, najbardziej do momentu, kiedy pojawił się Godzilla, to znaczy sam moment pojawienia się Godzilli jest fantastyczny. It's Godzilla. Ale potem zaczyna wchodzić jakiś hip-hop. Ja rozumiem, że jest pandemia. Ja rozumiem, że oni chcą przypodobać się jak najszerszej publiczności, jak to jest w ogóle możliwe. Ale to nie zmienia faktu, że kiedy wchodzi hip-hop, ja czuję cringe po prostu. No ale dobra, no nie chcę też wyjść na wielkiego snoba, który narzeka na to, że w trailerze do filmu o wielkiej małpie i wielkiej radioaktywnej jaszczurce, które mają się napier... to, że się napier... Bardziej chodzi o to, że w tym całym trailerze brakowało mi właśnie tego poczucia monumentalizmu, tej epickości, która jakby była earned w poprzednich trailerach, no przez muzykę w trailerze do Godzilla Król Potworów albo do pierwszego Godzilli Gareth Edwardsa, bo przecież tamten pierwszy trailer używał Ligetiego z Odysei Kosmicznej, a drugi trailer używał Claire de Lune Debussy'ego, jakiegoś remiksu, no i to potrafiło przynieść ciarki. A tutaj... Czuję vibes Michaela Baya i może to jest za duże uogólnienie, ale szczerze mówiąc tak zareagowałem na ten dobór muzyczny, po prostu mi się nie podobał. Jeśli chodzi o sam film, to ja na początku miałem nieidealne przeczucia. Po pierwsze, reżyserem tego filmu jest Adam Wingard. I Adam Wingard zrobił Gościa i Death Note. Ten Netflixa. To był bardzo zły film, więc następnym jego filmem jest Godzilla kontra Kong i bardzo zależy mi na tym, żeby ten film był dobry, nie zrozumcie mnie źle, ale jednak biorąc pod uwagę wszystko, biorąc pod uwagę, że ten film oryginalnie miał wyjść rok po poprzednim, biorąc pod uwagę, że dopiero teraz też dostaliśmy trailer, szczerze mówiąc wyobrażałem sobie, że tam po prostu może coś się dziać zakulisowo, co nie jest do końca fajne i nie przyniesie nam dobrego filmu. No ale dostaliśmy trailer. Mimo, że nie jestem z niego do końca zadowolony, to i tak uważam, że film wygląda lepiej niż wcześniej w mojej głowie. Warto oglądać rzeczy, zanim się je oceni. To jest wniosek dobry. Bardzo fajnie zarysowany tutaj wątek Konga. Mamy ujęcia, które przywodzą mi faktycznie na myśl King Kong kontra Godzilla 1962 roku. Wygląda to wszystko bardzo ładnie. Też tutaj się pojawiają postacie z poprzedniego filmu. Tam widzimy gdzieś Kyle Chandlera albo Millie Bobby Brown. I to jest w porządku. Natomiast ja... nie uważam, żeby to były dobre postaci. Bałem się, że film za dużo ich będzie używać. Ale tutaj mamy zarysowane nowe postaci, jakieś nowe wątki powiązane z Kongiem, jakąś dziewczynkę, która potrafi do niego dotrzeć. To ma potencjał, to mi się podoba, to wygląda spoko. Kong wygląda też fajnie, no i Godzilla wygląda po prostu zajebiście i w ogóle kadry na Godzillę w nocy. To jest po prostu jakaś różnica też w stosunku do poprzednich filmów z tego uniwersum, gdzie kadry na bijatyki w nocy były dość ciemne, to miasto, w którym walczą, jest jakieś bardzo oświetlone, co jest super, to wygląda pięknie, to mi przypomina Pacific Rim. A to jest w ogóle bardzo dobra rzecz, żeby się inspirować jeśli robisz film o wielkich potworach, więc bardzo, bardzo fajnie. Moja ulubiona scena z tego trailera to zdecydowanie Godzilla, który atakuje lotniskowce. To jest genialne i to w ogóle ujęcie na Konga, który przypieprza Godzilli na lotniskowcu.
No come on, wygląda to zajebiście. Ten trailer mnie uspokoił. Nawet jeśli nie jest to by far najlepszy trailer z Monsterverse. W najgorszym wypadku zapowiada się faktycznie coś w stylu King of the Monsters. Chociaż muszę przyznać też, że jako fan Godzilli jestem zainteresowany jakimś subtekstem do tych filmów. No i chciałbym też, żeby ten element był utrzymany, też dlatego ten pierwszy film amerykański mi się podobał. Jeśli chodzi o ten film, to... nie wiem. Zobaczymy, szczerze mówiąc, nie zapowiada się na jakiś mega świadomy. Nawet jeśli dadzą nam po prostu nawalankę wielkiej małpy oraz wielkiego jaszczura, no to film wygląda spoko, nie? Wygląda ładnie i liczę na sukces tego filmu w tych trudnych czasach, no bo wiadomo, co się dzieje teraz na świecie i wiadomo, ile te filmy, które przecież kosztują po 160 milionów dolarów, zarabiają, no w ogóle na siebie nie zarabiają. No i szczerze mówiąc, ten trailer też zrobił robotę, no bo zobaczcie, co się dzieje na Twitterze, zobaczcie, ile to ma wyświetleń na YouTubie. Zobaczcie reakcje ludzi. Reakcje ludzi są bardzo pozytywne. Więc myślę, że to też jest siła tego trailera, że on mimo wszystko potrafił przyciągnąć tę publiczność i mam nadzieję, że tak będzie też z samym filmem. To po prostu chciałbym, żeby robili te filmy dalej i mam nadzieję, że będzie w stanie na siebie zarobić ten film na tyle, żeby to się po prostu udało. Mam nadzieję, że będzie scena, w której King Kong bierze drzewo i wpycha je w mordę Godzilli. I mam nadzieję, że w ogóle będzie dużo nawiązań do oryginalnego filmu, no bo come on. Także powiedzcie mi koniecznie, co wy sądzicie o tym trailerze, a ja wracam dalej do pracy. Dzisiaj w takich casualowych warunkach to się odbyło, ale no ustawiłem nowy kadr. Powiedzcie, jak się podoba. No i co? Cieszę się, że w końcu ustaliśmy trailer. Powiedzcie też, komu kibicujecie. Wiadomo, że jak Godzilli, no bo come on. Monkey.